Chwała naszemu Panu. Kochani bracia, otwórzmy Słowo Boże. Ewangelia świętego Mateusza, 14 rozdział, od wersetu 22. Nowy Testament, Ewangelia świętego Mateusza, 14 rozdział, od 22 wersetu. I zaraz wymógł na uczniach, że wysiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg, zanim rozpuści lud. A gdy rozpuścił lud, wstąpił na górę, aby samemu się modlić. A gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów, wiatr bowiem był przeciwny. A o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Ale Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr odpowiadając mu rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. I widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie! A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał, a ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Amen. Przed kilkoma godzinami nasz Pan zakończył swoją naukę do 5000 ludzi i nakarmił ich. I przed wypędzeniem ludu powiedział swoim uczniom: idźcie na drugi brzeg. I przed chwilą uczniowie powiedzieli Panowi, że jest późno i nie ma nigdzie miast. Jest pustynia. Słyszeli swojego Pana, widzieli Go na własne oczy, ale jak Pan im powiedział, żeby oni im dali do jedzenia, wtedy powiedzieli, że tutaj jest pustynia, że nic nie ma do kupienia. I Pan przyszedł tutaj na ziemię, aby nas zbawić, aby zwyciężył nad wrogiem duszy naszej. I jak wygonił swoich uczni, powiedział, aby weszli do łodzi i aby popłynęli na drugi brzeg, on poszedł się modlić. Poszedł rozmawiać ze swoim Panem. Poszedł tak jak to, co powinniśmy my dzisiaj zrobić. Poszedł oddać chwałę Bogu, poszedł zaczerpnąć moc od Ojca Boga. I Pan wypuścił swoich uczniów i powiedział: wsiądźcie do łodzi i popłyńcie na drugi brzeg. I uczniowie płynęli, wiosłowali. I ci uczniowie byli w łodzi, byli w Kościele Chrystusowym, byli w prawdzie Ewangelii, ale wróg duszy, jak widzi, że Kościół, że chrześcijanin ma jeden cel, daje trudności, podwyższa fale, pobudza wojny. I uczniowie wiosłowali. I wiecie, marynarze, jak widzą groźne morze, wiecie co robią? Wracają ze swoją łodzi. I dopóki, aż się uspokoi morze, przestanie wiać wiatr, aby mogli kontynuować. Jednak to jest różnica chrześcijanina. Chrześcijanin, jak widzi trudność, jak widzi wysokie fale, jak widzi, że wróg się złości, nie idzie do tyłu, ale kontynuuje i walczy. Kontynuuje i wiosłuje. Kontynuuje i bije wroga. Ale wie, że sam nic nie może zrobić. Kontynuuje i wiosłuje, oczekując Pana. Oczekując godzinę
w której pokaże się Pan i weźmie problem, i weźmie niemoc, weźmie przeszkodę, która się wywyższyła przed nami. I dziękujemy Bogu, bo tak się stało. Ale to jest serce ludzkie. Widzę Chrystusa, który odpowiedział na moją prośbę. Przyszedł w ostatniej chwili w nocy. Zachował mnie, Pan mnie zachował i do tego momentu wiosłuje. Do tego momentu mnie Bóg pobłogosławił. I później przychodzi pytanie, Ty jesteś, czy to jest fantazma, czy to jest duch? I my wiele razy staramy się w modlitwie, oczekując Pana. I przed samym końcem, przed ukazaniem się Panem, idziemy do tyłu. I to jest serce ludzkie. Wielce, podstępne i zepsute. Pan przyszedł. Pan przyszedł. Przed chwilą pamiętali o Panu, jak spał w łodzi i uspokoił wichurę. Widzieli tyle rzeczy. Widzieli Pana, jak wypędzał demony. Dał im moc. Wysłał ich, aby chodzili po skorpionach i wężach. Ale jak zobaczyli Pana, Ty jesteś Panie, zapytali się. I w tego wieczoru zobaczmy do naszego serca. Zobaczmy, kim jest Pan dla nas. Oczekujemy na Niego w naszym problemie, w naszej trudności. Czy mówimy, jesteś Panie, mamy pytanie w sercach. Dziękujemy Bogu, bo w tym pytaniu, które mieli uczniowie, Piotr, Pan powiedział, ufajcie, ja jestem. I Pan nigdy nas nie zostawi, abyśmy upadli na duchu aż do śmierci. Nigdy nie zostawi te wielkie fale, które uderzają o łódź, które uderzają nasze życie, nasze problemy, aby nas zniszczyły. Nigdy nie pozwoli Pan, abyśmy przeszli większą próbę jak możemy. Starczy tylko, abyśmy wierzyli w Niego, abyśmy ufali, abyśmy oczekiwali na godzinę Pana, abyśmy zawsze wejrzeli w Słowo Boże, byśmy czerpali moc z Niego. I Piotr mówi, że jak jesteś Ty i kontynuuje mieć pytanie, ale ma ładne pytanie. Jak Ty jesteś tym, rozkaż mi, abym ja przyszedł do Ciebie po wodzie. Rozkaż mi, aby ten problem był pod moimi nogami, abym był zwycięzcą. I dziękujemy Bogu, bo ile razy w życiu i dziękuję za to Bogu, jak wypróbowałem Pana, Pan był mocny. Ile razy wezwałem od Boga, przyszedł do mojego życia z wielką mocą i aby był dobry wynik, Pan przyszedł i powiedział Piotrze bardzo zwykle, przyjdź, starczy tylko, abyś uwierzył i wtedy możesz chodzić po swoim problemie. Możesz zwyciężyć wroga duszy. Ten, który jest związany. Ten, który jest zwyciężony na krzyżu na Golgocie. Piotr przeszedł po wodzie. Szedł po wodzie. I my wiele razy zwyciężamy problemy nasze. Wiele razy wzięliśmy zwycięstwa oczekiwaniu, ale wiele razy też zapominamy o tym. Jak słyszał Piotr wichurę, zląkł się. I jak idziemy w życiu w Chrystusie, w Kościele z Chrystusem, boimy się. Wypełnia się nasze serce strachem, wątpliwością. I to stwarza oddalenie od Pana. Z wynikiem tego zaczął tonąć. Otchłań. Przed chwilą uczyniłem krok na wodzie, krok na problemie. Teraz jestem w środku. Kochani bracia, zważajmy. To jest właśnie myśl Ewangelii. Wiara, powinniśmy pracować nad wiarą. Powinniśmy być pewni codziennie. Powinniśmy uważać, jak chodzimy, abyśmy mieli zwycięstwo
Chrystusa w naszym życiu, ale i znowuż tam, jak będziemy tonąć, tam, gdzie problemy będą i grzech zburzył nas, tam też Chrystus starczy tylko, abyśmy zawołali Go. Starczy tylko, abyśmy zawołali Go. Panie, ratuj mnie. Trzy zwykłe słowa. Panie, że Pan jest Jezusem, zratuj mnie. Starczy, abym tylko ja to wezwał i Pan przyjdzie. Znowuż wyciągnie swoją rękę i mnie uchwyci, wyciągnie mnie z mojego grzechu, z mojego błędu, którego uczyniłem, z tego, co nie zauważyłem. I później wszyscy dwoje wchodzą do łodzi i dziękujemy Bogu, bo wszyscy uczniowie zrozumieli, że On jest Bogiem, Chrystusem, Synem Boga Żywego i pokłonili Mu się. I dziękujemy Bogu, bo 12 przeżyli te wydarzenie. Przeżyli jeszcze jedno przeżycie z Chrystusem. 11 przeżyli z bliska. Piotr jednak przeżył od środka. Piotr wypróbował bardziej Chrystusa. Piotr jeszcze raz powiedział: tak, żyję to, ale chcę się przyjrzeć temu jeszcze bardziej. I zaufał jeszcze bardziej Panu. I dziękujemy, bo lekcje, którą wziął Paweł, jest mocniejsze od lekcji, które wzięły uczniowie 11. I w drugim liście świętego Piotra są więc rzeczy, które jak są was, nie starczy, aby była tylko wiara, jak są was, we mnie, w tobie, wtedy pisze, ustawia nas nie bez owoców w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Bo wiecie, kochani bracia, nie starczy wiara. Pisze wyżej, odrzucając każdą naukę, nie starczy wiara. Wiara jest początkiem. I to jest godzina, która powiedział Pan do uczniów: wejście do łodzi i płyńcie. I od tego momentu jest potrzebne nam poznanie Słowa Bożego. Jest nam potrzebne wstrzemięźliwość. Powinniśmy być wstrzemięźliwi. Jest nam potrzebne, abyśmy trzymali samego siebie. Wiążę moje ciało i robię z siebie sługą, bo może będę głosił innym, a sam nie będę wypróbowany. Cierpliwość. Poprzez cierpliwość zdobędziemy dusze nasze. Powinniśmy kochać jeden drugiego, powinniśmy kochać naszych braci. I przede wszystkim jest miłość, bo jest napisane, kochani bracia, że dlatego, że ślepi nie widzą tego. Panie, ja jestem w Kościele Chrystusowym. Jesteś ślepym i nie widzisz, bo w przepowieści o zyzaniach nasienie było dobre, ale jak spali, przyszli wrogowie i rzucili chwasty. I kochani bracia i siostry, pisze tutaj w pierwszym liście świętego Piotra, starajcie się więcej, abyście mieli pewne wasze zaproszenie. I dziękujemy, bo jesteśmy tego wieczora w Kościele Chrystusowym i dziękujemy za to Panu, bo On nas zaprosił. Dziękujemy Panu, bo On nas zbawił. Ale kochani bracia, nie idziemy tak do nieba. Nie dojdziemy tak do nieba. Powinniśmy starać się. Powinniśmy pracować.
powinniśmy zważyć na nasze życie, abyśmy mogli pójść do nieba, bo w taki sposób wam będzie dane bogate wejście do Królestwa Niebios. Kochani bracia, dziękuję bardzo Panu, bo ile razy wezwałem Pana w moim życiu, był zawsze mocny. Dziękuję bardzo Panu, bo On jest tym, który nas poprowadził, abyśmy wiosłowali przeciwko wrogu duszy naszej. Pan jest tym, który trzyma nas, abyśmy przeciwstawiali się wrogowi duszy. I wiecie, śmierć, którą przyprowadza wróg, oprócz cielesnej śmierci, może być duchowna śmierć. Co zrobię, Panie? Posłucham mojego Ojca tutaj ziemnego i odejdę trochę od siebie, czy powiem nie, ustanę się i będę oczekiwał na Ciebie. Co mam czynić, Panie? Mam dodać trochę rzeczy do Twojego słowa, abym miał pokój, abym miał łatwość, czy może ustanę wiosłowiąc naprzeciw, aż dopóki Ty przyjdziesz i mi pomożesz. Kochani bracia, tego wieczoru wejdźmy w samego siebie, wróćmy do naszego serca i zobaczmy, my gdzie się znajdujemy. Jesteśmy ci, którzy wiosłują przeciwko wrogowi, czy wróciliśmy nasz statek, naszą łódź do odwrotnego kierunku. Jesteśmy do celu, do którego nas włożył Pan, czy świat wszedł do naszego serca. W każdym przypadku jest, że powrócili do Niego i powiedzieli, że jesteś naprawdę Synem Boga Żywego. W każdym przypadku, jak powrócimy do Pana i przyjmiemy Jego zaproszenie, On nas zbawi, poprawi nasze błędy. I dlatego, bo On jest tym, który naprawi wszystkie zepsute, przyjdzie i naprawi wszystkie nasze zepsute rzeczy. Niech Bóg nas pobłogosławi.